Halo? Kuperci? Kuperci? O, czysto. No co? Ciśniesz dzisiaj kartką z drugiej bank? Jasne, robię im, słuchaj, kartkówkę z charakterystyki gleby solankowej. Przecież nie ma czegoś takiego. Wiem. Żaluję. A ja dzisiaj pomęczę Przemka albo Paulinę. Zobaczymy, kto jest w gorszej kondycji. Lubię dojeżdżać słabych psychicznie. A kto nie lubi? Ja żałuję, że musiałeś nas słyszeć. Ja nie mam, Jonko. Wszyscy ci faceci są tacy sami. W zeszłym tygodniu nawet jak rozmawiałam z Michałem, to powiedział mi, że nic z tego nie będzie. Ja już nawet nie jestem smutna. Mnie to po prostu wynerwia. Faceci to świnie. Dokładnie. A ty jak tam w ogóle? Wyjaśniłaś sobie tą sytuację z Piotrem sprzed tygodnia? Wiesz co? Trochę nie. Wiedziałam! Aria, to nie tak! To może być odrobinę moja... Okej, wezmę. Aria! Cisza! Nie odzywaj się do mnie aż do piątku po szkole. Ale co z naszymi potyczkami i memami? Ja nie wytrzymam bez tego. Uwierz mi, mnie to boli bardziej od ciebie, ale kora musi być. Poszła. Nie ma klamki. To ty, pajacu, powiedziałeś Malinowskiej, że ma zrobić kartkówkę dzisiaj, a nie jutro? Nie. Ja to powiedziałem. Kłamiesz! Jakim cudem? On wyczuwa kłamstwo na kilometr. Dobra, kura, co jest? Ja to powiedziałem, dawaj! Przemek. A dlaczego to zrobiłeś, Przemciu? Co? Bo siedziałem z Pauliną i mogłem ściągać. A, siedziałeś z Pauliną, tak? A wiesz, gdzie ja wtedy siedziałem, Przemciu? No, na pierwszej ławce? Tak. A z kim tam siedziałem, no powiedz? Pewnie sam? O, cudownie. Piotr, idź stąd. To jest między mną a Przemkiem. Dobra, Przemo, tak jak ćwiczyliśmy! Co jest? Kurde! Oj, nie warto było, panowie, nie warto! A już na pewno nie dla kartkówki. Oj... Przemo, co się teraz z nami stanie? No, teraz to dostaniemy w pies. No, trochę sobie poczekamy. Słyszałeś, co dobrego się stało? Pocałunek Posejdona. O, chłopie, zazdro. Ej, ty też jak wodujesz u bota w domu, to potem idziesz obczaić, ile zeszło? No stary, wiadomo. Rekord? Kilogram 200, a ty? Równe 2,5 kilo. O, stary, szacuneczek, naprawdę szanuję to. No, 3 dni trzymałem, bolało jak cholera, ale warto było. Ty, nawet mam zdjęcie, czej, wyślę ci. O, ty, a... To żółte to jest to, co myślę, no nie? Jak najbardziej. Kukurydza, bardzo dobra kukurydza, kupa. Też jest super, nom. Mokre, nie chodzić. Panie Roberciku, taka sprawa. Może mnie pan zastąpić na lekcji. Co? Co pan oszalał? Jestem konserwatorem, nie nauczycielem. Ja wiem.
Podobał się panu, prawda? No. Nie no, ładny. To jak będzie. Auto. Pana auto? No już pana. Nie no, ja nie mogę. Co mam jeszcze zrobić? A gdyby pan tak... No hej, co tam? Jak dzień mija? Spoko. W sumie spoko, no... No matmę mam zaraz. A na obiad co dzisiaj zrobisz? No... mamusia zrobi pewnie... kotlecika... z ryżem. Dobra, kochanie. Zadzwonię później, bo jakiś debil w kabinie obok odpowiada na moje pytania. Na razie, papa. Czy ty robisz zdjęcia? Po co? Wiesz co, mam moda na grupie Woźno Polskie i czasem podrzucam takie foty i patrzę, jak im się dupa pali. O. No? Chcesz mi powiedzieć, że swój wolny czas po szkole poświęcasz na to, żeby trollować w necie jakieś starsze panie, które sprzątają w naszej szkole? Jak najbardziej. Przypomnij mi nazwę tej grupy, proszę. Woźne Polskie. Aha. A mogę liczyć na moderatora? Przemyślę to. Więcej papieru. Zakupa też jest super, nom, 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 nom. To mnie zaskoczyło. Akcja. Jeszcze mocniej musi być. Okej. Dobra. Mamy to.